Dłonie są na pewno sposobem na poznanie, sposobem na słuchanie. W dłoniach musi być i wzrok, i słuch, i zapach, i węch, żeby współpracować z tym materiałem. Pierwszy pokaz był w grudniu 95. Pierwszych figur ruchomych. No a później te figury grały 9 lat w 11 wersjach tego samego przedstawienia. Dopiero po kilku latach pracy można zauważyć właśnie te momenty, w których coś sprawia wrażenie, że żyje, ale to nie jest żadne życie, tylko to jest po prostu specyficzny rodzaj współpracy pomiędzy dłońmi a materiałem. Scena zbiorowa. O. Alka dzięki animacji staje się postacią dramatyczną. Niezależnie od tego, czy przypomina człowieka, zwierzę, czy połączenie tych dwojga, czy jeszcze jakąś inną postać fantastyczną. Moja ulubiona lalka to jest taka, której nie ma, to znaczy, która jest na jakiejś takiej granicy pomiędzy istnieniem a nieistnieniem, na przykład, nie wiem, same sznurki w marionetce, czy sam kij w kukle, albo same czempuryty w jawajce. Ludzie i lalki mówią sobie żegnaj. Zwłaszcza, że już jest sfilmowane. Tak, policzesz, panie. Policz. O, policz, panie. Tak, policz, panie.